mecz pucharowy, wiadomo, przegraliśmy wysoko, ale za wysoko w stosunku do gry. Bramki po błędach, no, te bramki obciążają winę naszego bramkarza. Szkoda dzieciaka, bo już w przerwie był załamany, prosił o zmianę. Żal takich panów. Prawda, myśmy też strzelili bramkę po błędzie bramkarza. Niemniej mówię, do 25 minuty, do tej nieszczęsnej pierwszej bramki, naprawdę gra była wyrównana. Nie ma co ukrywać, że nasz skład dzisiaj był bardzo okrojony ze względu na kontuzję, ze względu na szkołę. Ale to jest właśnie dobry mecz po to, żeby ogrywać młodzież, żeby młodzież grała już pod tak zwaną presją. I na pewno kiedyś to zaprezentuje. A mówię, a chcieliśmy ten mecz grać i dobrze, że go rozegraliśmy, bo przy naszej sytuacji u zawodników, studentów, tych, którzy się uczą, granie w środę, potem znowu w sobotę jest po prostu dla nas totalnie nie na rękę. Gratuluję zwycięzcom, życzę im, żeby zdobyli ten puchar, żeby weszli do ligi. To dobry zespół, a my mówię, a dla nas to jest nauczka, uczymy się, mam nadzieję, że po prostu w lidze takich błędów koszmarnych nie będziemy popełniali.